Hej, jestem Alice i mam 21 lat. Czy kiedykolwiek czułaś, że twoje obawy nie są traktowane poważnie? Śmieją się, mówią ci, żebyś odpuściła albo żebyś się uspokoiła? Też przez to przechodziłam. Obejrzyj wideo do końca, a dowiesz się, jak prawie ugotowałam się żywcem ze strachu przed zarazkami. Byłam podejrzliwa i niespokojna od dzieciństwa. I to był ulubiony powód do zmartwień w mojej rodzinie. Moje lęki po prostu wszystkich wyczerpały, a moi przyjaciele po prostu się z tego wszystkiego nabijali, więc szczerze mówiąc nie miałam ich zbyt wielu. Zaczęłam umawiać się z moim przyjacielem, kiedy byłam pewna, że nie da mi nieumytego jabłka dla żartu. Byłam wtedy straszną hipochondryczką i zawsze bałam się czegoś złapać. Dowiedziałam się, że nigdy nie zapominał zabrać ze sobą chusteczek antybakteryjnych i zdałam sobie sprawę, że to był mój bohater. Główny problem zaczął się od zwykłego sezonowego przeziębienia. Kilku moich przyjaciół zachorowało naraz, a potem długo leczyli powikłania. A ja zawsze przestrzegałam higieny i od razu pomyślałam, naturalnie, jestem czysta. A teraz możesz sobie żartować, że wycieram telefon serwetkami? Moi rodzice wyśmiewali się ze mnie i brali to za dziwactwo. Przyjaciele rodziny czasami żartobliwie sugerowali, żebym sama kupowała więcej mydła i uzupełniała zapasy rodziny. Niektórzy przyjaciele, zauważając mój problem, zaczęli ze mną dyskutować. Tłumaczyli, że tak częste mycie rąk zmywa naturalną ochronę skóry. Ale oni nie byli lekarzami ani specjalistami. Kiedy moi rodzice stanęli po stronie tych doradców, mieliśmy naszą pierwszą poważną kłótnię. Szukałam w internecie, ale znalazłam tam tylko dowody mojej racji. Nie wierzyłam artykułom, które mi zaprzeczały. Nie były wystarczająco przekonujące. Chyba nie wierzysz we wszystko, co jest napisane w internecie, prawda? W tamtych czasach wciąż potrafiłam się kontrolować. Po prostu ciągle czułam, że nie myłam rąk wystarczająco dobrze. Zaczęłam myśleć. Tylko dlatego, że umyłam ręce, nie oznaczało, że wszystko jest już w porządku. Co z resztą ramienia? Przecież mogła też zaistnieć jakaś infekcja i z łatwością przeniosłaby się na czyste miejsce. Zaczęłam myć przedramiona i zanosiłam na zajęcia papierowe ręczniki i mokre chusteczki. W trakcie zajęć zapytałam, czy mogę pójść do łazienki, aby umyć ręce. Moje ręce zaczęły być zaognione, potem suche i zaczęły pękać. Myłam je, potem suszyłam, potem myłam, na wszelki wypadek wycierałam, a potem myłam je ponownie. Przychodziłam do każdego miejsca jakieś pół godziny wcześniej, na uczelnię, do pracy, do kawiarni. Musiałam zetrzeć wszystko środkiem odkażającym. Podróż z domu na uczelnię trwała bardzo długo. Nie mogłam wejść do komunikacji miejskiej i chwycić się poręczy. Wydawało mi się, że wszystko jest pokryte zarazkami. Postanowiłam chwycić wszystkie poręcze mokrymi chusteczkami. Czasami w ogóle nie mogłam wsiąść do metra i wtedy podwoził mnie mój chłopak. Moi rodzice wszczęli alarm, kiedy zdecydowałam się wziąć rok wolnego i zwolnić tempo dzięki pracy na pół etatu i jednemu bardzo obiecującemu stażowi. Nie chciałam iść do terapeuty. Wydawało mi się, że moja rodzina przesadza, a to było wystarczająco proste, żeby mnie wysłuchać i lepiej umyć wszystkie klamki. Wtedy bym się uspokoiła i znowu mogła się uczyć i prowadzić normalne życie. Moi rodzice się martwili i zabronili mi myć rąk. Nawet przez chwilę ich posłuchałam. Ale moje ataki paniki wróciły, bo prześcieradło na łóżku leżało już na drugi dzień i prawdopodobnie było tam mnóstwo zarazków. Starałam się nie zwracać uwagi na swoje lęki i wyciszałam się starannym czyszczeniem. Aż pewnego dnia w telewizji pokazali historię o średniowieczu, dżumie i szczurach. Tak wyraziście wyobrażałam sobie te wszystkie brudne i niehigieniczne warunki, karaluchy, pluskwy, że po prostu nie pamiętałam, co się stało dalej. Doszłam do siebie w łazience, gdzie podrapałam ręce do krwi. Moi rodzice się przestraszyli i kazali mi iść do lekarza, ale wtedy wydawało mi się, że tylko się ze mnie nabijali. Widzieli na własne oczy, jakie okrucieństwa się wydarzyły, bo ludzie nie myli wystarczająco rąk. Pokłóciłam się z nimi, wrzuciłam kilka rzeczy do torby i uciekłam mieszkać z moim chłopakiem. Mój chłopak mnie wspierał. Rozmawialiśmy i zdecydowaliśmy, że nie ma nic złego w czystości. Cóż,
On nie przedstawił pełnej skali problemu. Nigdy wcześniej ze mną nie mieszkał i nigdy nie widział, jak trzęsę się na widok brudnego kubka i muszę go myć własnymi rękami. I nie pokazałam mu moich zadrapań. Tak, okłamywałam go. Co byś zrobiła, gdybyś była mną? Moje życie było coraz lepsze. Spędziłam 2 dni w turbanie w upale i poszłam do sklepu spożywczego, gdy nie było mojego chłopaka. Nosiłam jednorazowe rękawice do dotykania klamek drzwi, pieniędzy i innych rzeczy, które uważałam za najbardziej niebezpieczne. Wszystko było w porządku. Byliśmy szczęśliwi, a potem nagle obudziłam się w środku nocy, łapiąc oddech. Myślę, że to był atak paniki. Nagle zdałam sobie sprawę, że leżymy obok siebie, każdy z nas ma dużo bakterii i wymieniliśmy się tym wszystkim, kiedy się całowaliśmy, nie tylko. Pobiegłam do łazienki. Plan natychmiast dojrzał. Wzięłam wodę, przyniosłam wszystkie detergenty, które były w domu i zaczęłam losowo wlewać je do wody. Żaden cholerny mikroorganizm nie przetrwałby w takim koktajlu jak ten. Mój chłopak wyciągnął mnie z wody, kiedy prawie w niej byłam. Moja skóra łuszczyła się od poparzeń chemicznych, ale nie przeklinał ani nie panikował. Uznałam, że jeśli przesadziłam, to tylko trochę. Kilka dni później zjawiła się moja przyjaciółka. Już wcześniej przestałam kontaktować się z wieloma ludźmi z powodu drwin i sugestii, aby udać się do lekarza. Ale wtedy poprosiła mnie, żebym towarzyszyła jej podczas wizyty u lekarza. Zgodziłam się. Przecież nieporozumienia dotyczące czystości stołów w kawiarni nie były powodem do zrujnowania przyjaźni. Mój chłopak zaoferował, że nas podwiezie. Kiedy przyjechaliśmy, okazało się, że byliśmy umówieni z psychoterapeutą i że to ja byłam tu pacjentką, a oni zaplanowali to za moimi plecami. Byłam strasznie wkurzona. Pokłóciłam się z nimi. Moja przyjaciółka krzyczała, że chce jak najlepiej, a ja nie chciałam tego słuchać. Mój chłopak padł na kolana na środku korytarza i obiecał, że mi się oświadczy, jeśli pójdę teraz do terapeuty. Moja przyjaciółka się rozpłakała, a ja z jakiegoś powodu zaczęłam się śmiać. Przyszła ochrona i staraliśmy się wszystkich przekonać, że wszystko jest w porządku. Oczywiście nie wyglądaliśmy na ludzi, u których wszystko było w porządku. Jakimś cudem zagwarantowali mi, że nie stanie się nic złego na jednej wizycie. Zwłaszcza gdyby wszystko było ze mną w porządku, po prostu bym to wszystkim udowodniła. Pomyślałam, że skoro wszyscy są tak chętni do wysłania mnie na leczenie, to pójdę i dowiem się, że nic mi nie jest. Terapeuta łatwo się ze mną zgodził. Zdecydowaliśmy, że zarazki to poważny problem. Uznałam, że zdrowy rozsądek zwycięża nad średniowiecznym lekceważeniem higieny i zgodziłam się na spotkanie za tydzień. W domu zaczęłam się kłócić z moim chłopakiem. Powiedziałam mu, że myślał, że zwariowałam i wrobił mnie w pójście do szpitala. Wszystko było w porządku i nawet terapeuta się ze mną zgodził. Nic nie powiedział i wyszedł z domu. Zostałam sama i wściekle wyszorowałam całe mieszkanie wybielaczem. Wiedziałam, że wszędzie są pieprzone zarazki. Myłam i myłam, dopóki nie przypomniałam sobie, że już dziś rano myłam podłogi. Zdałam sobie sprawę, że robię to dziś już 2 raz. Zobaczyłam swoje ręce. Były czerwone i żadne rękawiczki nie pomagały. Miałam oparzenia na dłoniach od środków czyszczących, które wylałam do łazienki. Zobaczyłam to wszystko, usiadłam na mokrej podłodze i wybuchłam płaczem. Trzęsłam się, wpadłam w histerię i wyłam tak mocno, że nie mogłam mówić. Po raz pierwszy od miesięcy bałam się siebie i tego, co dalej może się stać. Jak szybko miałabym zdecydować, że muszę je zdjąć i umyć skórę. Albo wypić środek do czyszczenia rur, żeby zabić zarazki w środku. To było okropne. W końcu zgodziłam się na wizytę u terapeuty. Po tym nadrobiłam zaległości z rodzicami, a moja przyjaciółka pomogła mi przenieść rzeczy do mojego chłopaka. Postanowiłam, że wrócę na uniwersytet, jak tylko skończę terapię. Chusteczki są wciąż najlepszym wynalazkiem ludzkości, ale teraz używam ich coraz mniej i biorę prysznic tylko raz dziennie. Cieszę się, że mój problem został potraktowany poważnie, kiedy nawet ja nie chciałam się do niego przyznać. Staram się być wyczulona na ludzi wokół mnie. Przecież kto wie, jacy ludzie żyją dookoła.
Podobała Ci się ta historia? Zostaw lajka, a YouTube pokaże ten filmik innym osobom. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić nowych filmików. I nie zapomnij o przyjaźni z tymi szalonymi ludźmi. Cześć wszystkim! Jestem Sandra i mam 19 lat. Czy kiedykolwiek ludzie, których nie lubisz, się w Tobie zakochali? To straszne i szczególnie obrzydliwe jest to, gdy odrzucony kochanek zaczyna się wtedy mścić, a Ty nie możesz nic z tym zrobić. Obejrzyj mój filmik do końca, a dowiesz się, jak moja rodzina prawie została wyrzucona z domu, a ja prawie zostałam wyrzucona ze studiów z powodu jednego głupiego żartu. Powinnaś wiedzieć, że jestem raczej spokojną i cichą myszką. Jestem na psychologii. Moi rodzice są niewiarygodnie skąpi, liczą każdego centa i mam przyjaciółkę Lary, która jest szaloną imprezowiczką i chce mnie zaciągnąć do pracy na obozie dla dzieci. Właściwie to był dobry pomysł, ponieważ potrzebowałam pieniędzy, aby spłacić moich rodziców i odzyskać moje czesne. Ale był pewien problem. Musiałam dostać referencję od profesora Antonina, który był... Och... Po pierwsze, ma straszny temperament. Po drugie, nienawidzi mojej grupy, bo kiedyś zrobili jego parodię na Halloween. A do tego mam na to tylko 2 tygodnie, bo później nie zostanę już zabrana na obóz. Zrobisz z tym, co zechcesz, Sandra. Poza tym, wiesz co? Spóźniłyśmy się na jego ostatnie zajęcia. Nie spóźniłabym się, gdybym była sama, ale Lary odłożyła zadanie na ostatni dzień. Potem poprosiła mnie po pomoc i skończyło się na tym, że spędziłyśmy na tym całą noc. No i oczywiście zaspałyśmy. Profesor Antonin odmówił wpuszczenia nas do środka i zaznaczył nas na nieobecność. Czy kiedykolwiek zostaliście niesprawiedliwie ukarani przez waszych nauczycieli? Myślę, że każdy tego doświadczył, ale byłam na nią wściekła. Dlaczego po prostu nie wykonała zadania na czas? Powiedziała, że może rozwiązać problem i po zajęciach weszła do jego biura. Miałam nadzieję, że Lara odniesie sukces, była piękna i czarująca, a nauczyciele płci męskiej ją kochali. Ale nie, została wyrzucona i nawet zagroził, że w ogóle nie przyjmie naszych zadań. Dobre pytanie, co powinnyśmy teraz zrobić? Nagle Lara mnie przytuliła i powiedziała naprawdę szaloną rzecz. Hej Sandra, zauważyłaś jak on na ciebie patrzy? To znaczy, tak, Lara, widziałam jak na mnie patrzył, jak na wcielenie czystego zła u niewinnej owieczki. Nie, ty nie rozumiesz, podobasz mu się. Co? To było niemożliwe. Oczywiście Lara lepiej rozumiała ludzi niż ja, ale profesor Antonin do mnie? Nie. Lara próbowała mnie przekonać, że wszystko jest w porządku i że to zadziała na naszą korzyść, bo mogłam się z nim umówić w kawiarni, porozmawiać, oczarować, a potem on przestałby się czepiać i dowodzić i będę mogła robić co chcę. Próbowałam pokazać Larze, że to był zły pomysł, ale niespodziewanie zadzwonił do mnie mój przełożony z administracji obozu i zapytał jak sobie radzę. Był oczywiście bardzo poddenerwowany i powiedział, że powinnam się śpieszyć. Twoi koledzy z grupy już... O rany, czy oni wszyscy nie zdawali sobie sprawy, jakie to było skomplikowane, ale wyglądało na to, że musiałam uczestniczyć w planie Lary i próbować flirtować z moim profesorem. Wszystko w tym zdaniu brzmiało źle, ale nie miałam wyboru, prawda? Lara i ja potajemnie śledziłyśmy Antonina i dowiedziałyśmy się, co robił. Po pierwsze, jadł obiad i kolację sam, więc nie mielibyśmy żadnych podejrzanych świadków. Po drugie, chodził do tej samej kawiarni z pysznymi i tanimi bułeczkami. Po trzecie, wyglądał na zdezorientowanego i skołowanego, gdy był sam. Czy on naprawdę się we mnie zakochał? W każdym razie udało się nam dokładnie przemyśleć nasz plan, a w wolnym czasie moi rodzice przyjechali z przedmieść, żeby mnie odwiedzić. Ubrałam się ładnie i zabrałam ich do mojej ulubionej restauracji. Mama i tata byli dość zdezorientowani i nie mogli mówić, ale potem tata w końcu przekazał, że stracili pieniądze i ledwo udało im się znaleźć pieniądze na moje czesne. Byłam zorientowana. Nie wiedziałam, że u moich rodziców było tak źle z pieniędzmi. Rany, może potrzebują mojej pomocy. Będę pracować na obozie dziecięcym. To na pewno powinno nam pomóc. Uśmiechnęłam się do nich, przytuliłam i powiedziałam, że wszystko będzie dobrze i że dostałam pracę. Osobiście była to praca tylko na lato, ale to wciąż jakiś dochód. Moja mama się popłakała, a ojciec wziął mnie za rękę i powiedział, że świetnie sobie radzę i są ze mnie bardzo dumni. Byłam bardzo wzruszona i znów przytuliłam się do taty, ale teraz
teraz nie mogłam się z tego wyrwać. Muszę dostać tę pracę, a przed tym referencja od profesora Antonina. Więc malując fantazyjny makijaż i ubierając najbardziej elegancką sukienkę, cicha Sandra poszła polować na serca innych ludzi. Czy kiedykolwiek uwiodłaś człowieka? Cóż, albo chłopca. Nigdy nie przyciągnęłam niczyjej uwagi i szczerze mówiąc nie miałam pojęcia, jak to zrobić. Chyba muszę się częściej śmiać i uśmiechać? Nie wiem. Przyszłam do ulubionej kawiarni profesora Antonina. Zajęłam najlepszy stolik i zaczęłam romantycznie wpatrywać się w okno. Miałam szczęście, że to miejsce nie było popularne. Dostałam tylko jedną filiżankę kawy i wiedziałam dokładnie od kogo. Elegancko usiadłam do stołu profesora Antonina. Był nawet uroczy, nigdy nie myślałam o nim od tej strony. Zaczęliśmy rozmawiać, wyraźnie z nim flirtowałam. A potem, kiedy zaczęłam mówić o moich studiach, spojrzał na mnie przez kilka chwil, a potem zapytał: Panno Elis? Nie spodziewałam się, że będzie tak zaskoczony. Nie był szczęśliwy, to było tak, jakby ziemia zapadła mu się pod stopami. Nie mogłam go okłamywać i nie chciałam, więc powiedziałam mu, że jestem Sandrą Elis. Zatrzymał się, wstał, powiedział zimno: niezła próba, i wyszedł. To była katastrofa i nie spodziewałam się, że będzie tak urażony. Rany, co miałam wtedy zrobić? Nie mogłam spać całą noc. Następnego dnia zostałam wezwana do gabinetu dziekana i poinformowana o skardze profesora Antonina na moje wykroczenie. I teraz miałam zostać wydalona. Nie miałam nic do powiedzenia na swoją obronę. Wybuchłam płaczem i poszłam do Lary. Byłam mądra, więc na pewno mogła mi pomóc. Ale ona nie chciała tego zrobić. Usłyszałam słowa, których nie spodziewałam się usłyszeć od mojej przyjaciółki. Powiedziała, że to moja wina. Powinnam była działać ostrożniej. Nie mogła ryzykować swojej reputacji. Myślałam, że Lara mnie zawiedzie, ale nie, że mnie zdradzi. Nawet nie przeprosiła, że popełniła błąd w swoich obserwacjach. Zmiażdżona i zrozpaczona, zdecydowałam się skorzystać z ostatniej szansy, by poprosić rodziców o pomoc. Opowiedziałam im o problemach na uczelni, a oni ruszyli mi na ratunek, jak prawdziwi, kochający rodzice. Byłam trochę uradowana ich decyzją, ale tylko trochę. Faktem było, że ja przemilczałam próbę uwiedzenia profesora Antonina. Tak, to była ważna rzecz, ale wiedziałam, że mnie osądzą i słusznie. Po prostu nie mogłam im powiedzieć, bo to by mnie zniszczyło. Ale była jeszcze jedna rzecz. Wiedziałam, że będą musieli zastawić nasz dom, żeby mnie uratować. I wiedziałam, że nasza rodzina nie ma więcej pieniędzy. I nie będę w stanie zwrócić im pieniędzy na czesne, ani za moje wybawienie. Tata postanowił porozmawiać z dziekanem o tej sytuacji, ale ja byłam przekonana, że wtedy może dowiedzieć się prawdy, więc próbowałam go powstrzymać, ale on mnie nie słuchał i chciał mnie bronić. Wtedy popędziłam na uniwersytet inną drogą. Musiałam dostać się do biura dziekana przed moim ojcem, ale się spóźniłam. Utknęłam w korku, zostawiłam samochód i uciekłam. Gdy dotarłam na uniwersytet, zobaczyłam Tadę stojącego obok profesora Antonina, który wręczał mu dokument o usunięciu z listy studentów. Mój dokument. Kiedy profesor Antonin mnie zobaczył, chrząknął i zapytał: co? Korzystasz ze wszystkich możliwych sposobów, żeby tu zostać? Nie odpowiedziałam. Obrócił się na obcasach i wyszedł. Tata zapytał mnie, co się w ogóle stało, a ja nadal nie mogłam powiedzieć mu prawdy. To wszystko. Wyrzucili mnie z uniwersytetu. Oczywiście, mogłabym zostać przywrócona, ale kto przywróciłby mi reputację? Skąd miałabym wziąć pieniądze na nowe studia? Gdzie poszłabym do pracy bez wyższego wykształcenia? Bycie sprzątaczką? Świetnie. O tym właśnie marzyłam po szkole. Spakowałam wszystkie swoje rzeczy i w końcu postanowiłam udać się do profesora Antonina, by powiedzieć mu, jak zniszczył moje życie. Dotknęłam drzwi do biura, ale usłyszałam głos Lary. To takie dziwne. Nie dostała rekomendacji? Zatrzymałam się przy drzwiach i usłyszałam coś, co sprawiło, że zaniemówiłam. Teraz Lara siedziała przed profesorem Antoninem, płacząc i jęcząc, że nie może zapłacić za naukę i prosiła go o rekomendację na obóz. Co za bzdury. Wiedziałam, że jest bogata. O bogowie, ona po prostu wykorzystała moją historię. A teraz próbowała zmiękczyć nauczyciela. Nie wytrzymałam tego. Wpadłam do biura i powiedziałam ostro: posłuchajcie mnie. I powiedziałam mu wszystko, co wiem. Jak Lara zachęcała mnie do jego uwiedzenia, jak teraz kłamała prosto w twarz nauczycielowi i jak bardzo się wstydziłam, że się w to mieszam. Lara próbowała mnie uciszyć,
Myślałam, że może, ale profesor Antonin powiedział jej, żeby się zamknęła. Wysłuchała mnie i powiedział: okej, teraz rozumiem. Nie sądziłam, że to się uda. Profesor Antonin wycofał swoje oświadczenie i mnie przeprosił. Moi rodzice nie musieli obciążać domu hipoteką, a nawet więcej. Otrzymałam od profesora długo oczekiwaną pozytywną rekomendację i teraz mogę jechać na letni obóz i pomóc rodzicom nieco wydostać się z tej finansowej dziury. Zasubskrybuj nasz kanał, wyślij swoje ciekawe historie z życia, zostaw lajka i udostępnij nasze filmiki. Dziękuję za uwagę. Pa!